Siemaneczko ludziska, z tej strony Karol, czyli Szakal FS. Miło mi Was powitać w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejsza seria Milioner z Lądrówki, seria, na której już chyba z miesiąc, jak nie dwa, już nie grałem, nie uczęszczałem na niej. Ale w końcu działamy, wykopki ziemniaka, już jeden transport poleciał. My działamy z kolejnym dalej z wykopkami, będą zaraz kolejne transporty. No i ogólnie, jak widzicie, pomału kopiemy case'em MX-em 150-170. No niestety case też niedługo będzie szedł do Żyda. No taki mały niedopał z nim jest. Ma światła, a nie świecą. No, ale jeszcze troszkę nim pojeździmy, co by nie było. 25% to akurat no spokojnie sobie jeszcze jeden przejazd zrobimy. Ogólnie co do tego case'a, naprawdę fajny traktor, muszę wam powiedzieć. I w środku, i z zewnątrz, i tak te animacje, wszystko, ruchy pięknie, gitara się ma, ale właśnie świateł nie ma i huch, wszystko strzelił, nie? Do dzisiejszych prac jeszcze będziemy mieli tutaj orkę, orunię, oreczkę. Trzeba ogólnie to pole będzie zaorać i będziemy się brali pomału za siewy. Rzepaki, jak dobrze pamiętam, już chyba zostały zasiane, ale to zaraz się dowiemy. No i właśnie zostały tylko i wyłącznie zboża do posiania, no i to, co tam wszystko na wiosnę będzie siane. Czyli łubin, ziemniak zasadzić. Dobra, puścimy traktor na sekundkę, a my się wywiemy co i jak. Dobra. A, czyli mamy dopiero rzepak zasiany. Rzepak i trawy. Tak na dobrą sprawę, jak dobrze pamiętam. Czyli teraz oreczka, pszenica, jęczmień, ziemniak. A tutaj będzie łubin wtedy. Albo coś innego wykombinuję. Zobaczymy. Dobra, dobrze jest. Chwilę nam zajmie niestety. Tutaj. Zebranie tego wszystkiego, ale spokojnie, pomalutku ogarniemy. Krówki też, muszę wam powiedzieć, się mi tutaj fajnie rozmnażają. Krówki mi się rozmnażają. Jest już ich chyba z 80, a 45 krów. No, trzeba będzie im dać karmę, ale to później się ogarnie. Słomy nie daję, bo odornika mam dość dużo, jak majowicy dość mało. A i jeszcze tutaj trzeba będzie przyjechać później z majowicą, ale nawet teraz. No, widzicie, jak to jest. Zapierdziel na gospodarstwie, hej. Nie wiem, czy widzieliście taki mój nowy nabytek, Combine Grim. Wiem, że on jest, że tak powiem, bez zbiornika, ale powiedzmy, że tutaj z tyłu te 10 ton ziemniaczka się mieści. Bo samemu wiecie, jak to jest, no max, teraz mam wakacje, ja wakacji nie mam, bo pracuję, także... Ja nagrywam, kiedy mam wolne, on tego wolnego nie ma, bo pomaga tylko na gospodarstwie. Ale może w roku szkolnym coś tam czasu znajdzie. Zobaczymy. Ogólnie tak kombinuję, bo kredytu nie mam, że kupimy jednak traktor. Nowy traktor, który zastąpi bodajże tego case'a. Oczywiście będzie to case, nie? Ładną pumę mam. Jest tutaj ta puma. Jest. Tylko weźmiemy sobie nie 165, a 175. I myślę, że ładny traktorek będzie za takie pieniądze. Deolo, zwłaszcza, że tych traktorów nie potrzeba. Najpierw bym kupił coś większego, no ale po prostu raz, że nie mam na razie sprzętów większych. No czekamy, nie? Ktoś się pomału na pewno będzie kupować. Czasem, no a teraz działamy na tym, co mamy. No i dobrze jest. A akurat będzie zbiornik. Ogólnie coś te ziemniaczki, muszą powiedzieć, słabo mi tutaj plumują. A i wiem też pewnie dlaczego. Usunąłem decyzyjne rolnictwo z uwagi na to, że nie dało się dawkować środka chwastowniczego w ogóle. Ale co tam. Przeżyjemy i bez tego. Co tu jest? To jest ta fura.
rura wystawiona. Kurka ładna, co jest taka? Wszystko chodziło, a teraz nie chcę. Dobra, dajcie mi sekundkę, ja tutaj to wykombinuję, co jest grane. Już było dobrze. O. A, to musi tak wystawać tej przyczepie. Dobra, sorry, mój błąd. Ogarnęliśmy. Niech się całość wysypie. I lecimy dalej. Ja jeszcze sprawdzę, czy w ogóle kredyt mam. A mam, no to go spłacimy. O, elegancko. No, sprzedamy ziemniaczki na przyszły sezon. Myślę, żeby można było jakiś tam traktor zakupić. Ale teraz się długo spało, ja nie mogę na co zrobić. Pamiętam, mam tu case tutaj dużego z traktorów, z tego co pamiętam. Lipka. Mógłbym sobie już mógł zacząć orać. Chyba, że muszę wapno dać. Jak tutaj to wszystko wygląda. A, wymagane wapno. Tutaj mam. Sypniemy, sypniemy. Tutaj orka wymagana, bo tam jeszcze trzeba będzie zaorać. Tutaj też orka. A, je. O, chwila, moje do zniszczenia będzie trwało. Co ja poradzę? Jak on nic nie poradzę, to tak to kombajn jest zbudowany. Na pewno będziemy szukali czegoś lepszego bądź lepsiejszego. No, ja bym obstawiał, że z kombajnów byśmy sobie najlepiej wzięli nie Grimme, bo on jest do dwuetapowego zbioru. Chociaż to też jest do dwuetapowego. Nie, to sobie Grimme weźmie. A jedno wyjdzie. Ale to w przyszłości. Na razie będziemy działali sobie na tym, co mamy. Że i tak kombajn jest zły. Też przyczepki całe będzie troszkę wymienić na większe. Nie wiem, czy mam spójne, na pewno mam spójne. Ale chyba zrobimy tak, że z tych nowych nabytków w sumie też się już pogubiłem. Z czego nie mam, a co mam, to może sprawdzę garaż, bo to może być dobre. Dobra, siewnik jeszcze mam, nie jest źle. Rozsiewacz też miałem. Opryskiwacz jest. A, czyli rozumiem, że mógłbym kupić tylko traktor jak na razie. A nad siewnikiem pomału zacząć się zastanawiać. Tak trzeba by to zrobić. I tak będzie. No i te przyczepy być może wymienimy na jakieś dwie większe. I też będzie dobrze. O jednak, naczekamy się jeszcze tutaj, zanim to się wysypie. No, chwilę to musi potrwać niestety. Ale i tak patrzę, że dość dużo przejechałem. Ale jak to dziwnie się sypało tu mnie na przyczepę, to już idzie normalnie, widzę. Bóg wie, dlaczego tak jest, no dobra. Nie ma czasu, trzeba to zbierać i na pewno będziemy później, już po orce tak dziwnie zrobimy, ale nie będzie innego wyjścia. Lecimy szybciutko tutaj pozbierać tego ziemniaczka. No ale a propos tego nowego traktora, no to będzie miał już GPS, także to też będzie ciągnik, można powiedzieć, wielozadaniowy.
No i tak by było, żebym tego sprzedał, a kupił sobie tamtego. A zresztą za ile tego mógłbym sprzedać? Tak z ciekawości istotnej 40. No, z 50 tysięcy bym za niego dostał 60. To można byłoby rzec, że po sprzedaży płodów rolnych to ja i tak wyjdę na plus. A to i tak sobie jakiś kredyt pobierzemy, jakiś większy czy większą maszynę. Bo nie ma co się bawić w jakieś malutkie maszynki, trzeba kupować duże, porządne, bo szybko wszystko stanie się tutaj za małe. Kombajn, no jeszcze będziemy musieli chwilę poczekać, ale już myślę, że tutaj będziemy jakiś siewnik 4-metrowy kombinować do uprawy normalnej, myślę, jeszcze uprawy takie co na później, zobaczymy, może kupi się coś do bezorki. Kurczę, tak patrzę, że ja z tego kawałeczka powinienem te moje wszystkie przyczepy zapełnić. Nawet fajnie się składa. Ciekawe tylko, czy wszystko zbieram. Jak tutaj mi minimapka pokaże. No, wszystko elegancko zbierane. Pięknie jest. Pomału, bo pomału, ale przymierzam się do siewu kukurydzy. Być może nie w tym sezonie, co będzie, ale już jeszcze w kolejne na pewno już tą kukurydzę będę chciał mieć u siebie w polu. No też będę musiał kupić jakiś siewnik. Coś tam mam upatrzone, taki wiecie, nie za duży, ale w sam raz. I zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy. Jeszcze wiecie, no wszystko ciągle się zastanawiam. Może jakąś usługę weźmiemy, też byłoby fajnie. Zobaczymy. A, no i też co mi się w tym ciągniku nie podoba, no to, że się tutaj te ramy od drzwi, ramowania wszystkie brudzą, a reszta w środku pozostaje czysta. No to jest takie trochę niefajne, ale już sobie poradzić na to. Tutaj zaraz elegancko pełno będzie, że tak powiem, case'em. Pojedziemy szybko na gospodarstwo, przyczepimy go pod pług. On tu już sobie zacznie orać, a w chwili, kiedy ja obrócę, to wezmę sobie 5,750 i też będę dalej orał z drugiej strony. Chociaż nie, bo to muszę dać pobornik, tak jak dobrze pamiętam. Wszystko już jest u mnie nawiezione. Obornik. Dobra, no to damy obornik. Ogólnie wszystko się tutaj pomieszało przez precyzyjne rolnictwo, to aż mogę powiedzieć, że jest do góry nogami, które po prostu przemiany, ale ogarnie to mi się pomału. Będzie dobrze. No, można powiedzieć, wykopki już zakończone. Dwa zestawy mają być zapełnione, to też mnie bardzo, bardzo cieszy. W przyszłym roku na pewno też zakupię schładzeniaka świeżo z centrali. Tego nie będę używał, bo nie wiem jaka jest jego geneza. Ja, że tak bywa w tym gospodarstwie, gospodarzyłem wcześniej, jak to było wszystko uprawiane i tak dalej, także wszystko idzie od nowa. Jak widzicie, też trochę żongluję tymi maszynami, bo można powiedzieć, że sprzedałem 60, sprzedałem Ruska, kupiłem case'a, którego zaraz sprzedam. No, tak się czasu zdarza. Co jest znowu grane, że nie pasuje nic.
Ja pierdziel, no to jest po prostu, kocham to, nie? Kocham, po prostu kocham. No, chwila mam to wszystko za mnie tutaj niestety. Sypie się ziemniak. Tak się zastanawiam, czy ja mam maszynę, która mogłaby już pojechać tutaj z Mlewicą, no ale nie mam takiej maszyny. Będziemy musieli chwilę jeszcze poczekać. No, połowa odcinka to akurat sobie jeszcze zdążymy poorać. Tu jak widzicie też sąsiad dla mnie trochę terenu, to otrzymam kiszonkę i tą moją szczepkę jedną do słomy. Bo te moje gospodarstwo się robi troszkę przymale niestety. No zobaczymy jak to będzie później. Mam nadzieję, że coś uda mi się tutaj wybudować w okolicy. Na tych moich ziemiach, no ale to wszystko się jeszcze okaże. Na razie to ja tutaj kombinuję z parkiem maszynowym, żeby kupić jak najlepsze, jak największe maszyny za jak najmniejsze pieniądze. No wiem, że sobie mogę kombinować, ale na pewno coś mi się uda tutaj ogarnąć. To już na bank wam powiem. Tą pumę może byśmy też sobie wzięli w jakiejś większej wersji, tak patrzę, bo ona może mieć maksymalnie ile kucy? A, 175, no a to i tak jest dużo, bo myślę, że pod wiele maszyn mi dała radę. Tutaj sprawdzę sobie plugi, które bym planował ewentualnie zakupić. No, dałaby jeszcze z nim radę, no, na pewno. PHX nie będzie, ale kultywatory. No, dałaby sobie radę w uprawie z tym moim fornitem, da sobie radę z bronami talerzowymi. No już nie da sobie rady. Ale tu mam być takim drugim czujnikiem pomocniczym, także myślę, że na spokojnie ogarniemy to. No i już będzie można zaraz tutaj dawać z Mlewicą. W sumie tak patrzę. Ulegniemy sobie. Złożymy tę maszynę tą. Puścimy pracownika na chwilę. Jak on robi, my się przesiadamy do tora, to nie, ale do case'a małego. I już tutaj z Mlewicą przyjadę, będziemy ją rozwozić. Chyba że obor tych ludzi, już nie pamiętam. Ja tu miałem, a wiecie, no, człowiek zapomina. Wszystkiego nie wspomina. Sami wiecie, jak to jest. Kurde, normalnie teraz nie pamiętam, czy jeszcze nie miałem na tym gospodarstwie Ruska. No to jest pytanie. Chyba jeszcze był na tym gospodarstwie Rusak, a ja go nawet poza odcinkiem sprzedałem. No trudno. Mogę uciekać, bo nas rozjadę. Deszka jest, pociągnę. Będzie rozwodziła. Metrów sześciennych. Mamy dany maks, żeby sobie to wszystko rozwieźć. I później po prostu będziemy tylko wybornikiem, że tak powiem, nawozić. Ciasne to moje gospodarstwo. To mówię ciasne, ale własne. Też trzeba będzie tutaj coś pokombinować, być może z wężami. Zobaczymy, bo tak nie może być. No to wszystko jest z modem tym manure system. Trzeba będzie coś kombinować w przyszłości. Dobra, jeden pług stoi, a gdzie jest drugi pług? To były dwa. To jest pytanie. Zaraz będę musiał się dowiedzieć, czemu tak jest. O, tu już ładnie pracownik kończy robotę. My szybciutko rozlejemy gorące. Mam nadzieję, że da radę ten case. O, co ma ileż radę. Chyba, że mi bardziej zależy na tych poprzeczniakach, to my go tutaj zaraz puścimy jeszcze tam. A ten drugi, nie
niech on tutaj sobie rozlewa, a my będziemy ogólnie jeździli, pojedziemy na skup case'em, tym dużym case'em, i on tutaj będzie, że tak powiem, sprawę ogarniał. A na razie tylko nie na poczeczniach sobie jeszcze rozlejemy, żeby po prostu z beczką tutaj siadał gościu. No, myślę, że tutaj cała makardygnojowica, którą mamy w zbiorniku, zużyjemy. No, w ostateczności uzupełnimy wszystko obornikiem. Ale to jeszcze zobaczymy. Też tą beczkę trzeba będzie pokombinować, coś i kupić większą. Tak nie może być. Bo lipa jest, no ale... Trzeba będzie to jakoś przeżyć. Czy ja mam... Kurde, już się plątam, moi drodzy. Chwila, moment. O, niech on tutaj jedzie na tej nawigacji najlepiej. Teraz praca mi będzie prosto jechał, my się przesiadamy do miejsca dużego. Chyba już wszystko jest zebrane, jak dobrze widziałem. O, wyczyścił pole bez sna. Jednym zestawem jak się zabiorę, już to wiem. Ale kiedyś tu jeździe, bo... Ja nie mogę. Ale ogólnie ten ośrodek ten jest bardzo fajny. Mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że i on się podoba. Dobra, może pojedziemy akurat na jeden zestaw. Bo zatorem się bym przemęczył. O, idzie. Gdyby się udało jednym zestawem tam pojechać, to jest nam po prostu wygrany, nie? Zaraz po dużego case'a bierzemy pług i będziemy orać. Ale już widzę, że się to nam nie uda. Za dwie tony zostaną pewnie, no to wrócimy z końcu. No i może chwilę pooramy, mam nadzieję, że da poorać, jak nie to będzie lipa. To dobrze, niech sypie. A, tu jeszcze ziemniaczki zostały. Ale patrzę po nawiezieniu. Tyle to tam nic. Tu jeszcze gira, bo niech tam sobie leży. Nie chcę mi się już tego nawet zbierać. Że będę musiał się pobawić w ten wyładunek i możliwe, że uda mi się zwiększyć. Jeżeli też wiecie, jak można było to zrobić, żeby ten wyładunek był szybszy, to dajcie znać w komentarzu, no bo ja powiem wam, że sam nie wiem, jak to ustawić. Wiadomo, poszukam w necie, może też czegoś się dowiem. Jak nie, no to będzie problem. Dobra, składamy maszynkę. No i lecimy. Zobaczymy, ile uda mi się poorać. Chciałbym, żeby ten odcinek miał 30 minut, ale na pewno mi się nie uda. A zrobimy może taki te 40 i też powinno być dobrze. Jeszcze się nie zmieścił. No kurde, koła skrętne z tyłu. A... O jene. Boże, czy ty to widzisz? Pytanie, czy ja mam jeden pług, czy dwa? O, więc to się już działo, czy ja tych pługów nie miałem. Być może jest do odbioru. Zobaczymy.
Dowiemy się tego w trasie na pewno. Jeszcze się coś tam przycina. Dobra, ten ma prawie 3 tony, tutaj jest pewnie około 15 ton. No, 19 ton dodatkowo zebraliśmy, dobrze jest. Dobra, my sobie pomału jedziemy, a ja sprawdzę sobie, ile ja mam pułków na gospodarstwie. Kurde, dwa są. To gdzie jest drugi pułk? Ja się pytam. Ja zacznę, może tutaj pod domem stoi. Się tego dowiem. Nie no, siewnik stoi pod domem. Gdzie on drugi? Może gdzieś się Ruska wysłała mnie, na to nie wiem. Wszystko pod domem powinno być. Muszę wam powiedzieć, że nie wiem, gdzie to jest. A gdzie mam w ogóle jechać, kurczę? O, to jest pytanie. Tutaj ziemniaczki się sprzedaje, bo ja tak jadę odruchowo. Ziemniak. Sealing Station. A Sealing Station jest... A, tutaj u góry. O, dobrze. Dobra. Drugi pułk. Gdzie on by mógł być? Tu nie. Kurde. Musicie się przynieść gospodarstwo. Ja tego... Mam nadzieję, że jest to najprostszy. Pierdziel. Nic nie widzieliście. W ogóle jaka to jest lipa, że po prostu te samochody tak wolno jeżdżą. Ja ciągnikiem każdym mogę tak się ten samochód wyprzedzić. To dla mnie jest po prostu niezrozumiałe. Fabian powinien to troszkę tam, wiecie, przerobić, dorobić, naprawić. Mam nadzieję, że w tym formie zobaczymy, jak to wyjdzie. A my sypiemy raz, dwa. Są ziemniaczki, jedna przyczepka, druga przyczepka. Nie wiem czemu tak, nie pytajcie mnie, po prostu tak ma być. Ile mi wpadnie? Jak 2000 to się chyba załamie, nie? 4 koła! 4 koła! Kumacie, czacze, 4 koła mi wpadły. To jest dla mnie po prostu niezrozumiałe. Zmieniamy się jeszcze. Nie, to jest po prostu dla mnie śmieszna cena. Trzeba by w przyszłym roku trochę bardziej z tymi ziemniakami pokombinować, bo one chyba w ogóle nie były nawiezione. Tak mi się dla mnie wydaje. Czyli lipka, jedno słowo. Ale spokojnie pokombinuję. Teraz mówię, bardziej muszę pokombinować, gdzie ja mam ten pół, gdzie ja go kurczę postawiłem, bo nie pamiętam. Musi być już na gospodarstwie, poszukamy go, to znajdziemy, nie? Szukajcie, aż znajdziecie. Dobra, to jest fizyk, najwyżej setor już tutaj zostanie, bo tak mi jest teraz niepotrzebne. Jedzie on tam gdzieś w ogóle z tyłu. O, już milioner dojeżdża na swoje gospodarstwo. Jedziemy sobie w sumie gwiazdem głównym. Oku. Teraz gdzie jest łóżek? Jest. Nie no, chciałem, żeby tak było. Mam taką dobrą sprawę. Czekaj, czy on kurka, bo na sklepie jest. Hmm.
No nie, no na sklepie nie stoi. To ja nie wiem, co może być tam grane. No musi gdzieś być na tym gospodarstwie, no. Jak nie, to zgłaszam sprawę na policję. Niech policja się tym zajmie normalnie. Puch mi ukradli, no kurka wodna, no. To jest z mojego prywatnego gospodarstwa. Szpik. Dobra, rozłożony. Lecimy. Nie wierzę, po prostu no nie wierzę. Nie wierzę. To też pięknie z tym też bym tutaj pojeździł. Kurka wodna. Agent Tomek. Dobra, zmniejszyłem sobie na minimum już ten zużycie tej majowicy, bo też nie ma czasu i chciałbym chwilę poorać, naderwać minuszki. No idealnie, uda mi się tutaj wszystko rozlać teraz. Będzie dobrze, będziesz pan zadowolony. Dobra, pan tak leć, a myślę, tylko jeszcze jeden rozwój. To tutaj stoi. Nie no, rozrzutnik. Pyk, pyk, pyk. No i o, stoi Putin. Na sklepie. Czyli case'a będzie trzeba zaraz na sklep, no? Zaprowadzić. Co on robił, kurde, na sklepie? Chyba może Ruska postawiłem, kurka wolna. Bo ogólnie Rosjak był usunięty z modyfikacji. I tak by mogło być. No nie no, same kłopoty na tej serii, tyle wam mogę powiedzieć. Zamykamy serię, kurde, nara i tak tego nikt nie ogląda. Nikt może nie ogląda, ale nagrywać lubię, tyle bym mógł powiedzieć. Nie, lepiej mi się nagra, jak coś ma sens dla mnie. Nawet najpierw mają taki wniosek, czy ma dla sens. Raz, że ktoś tam po prostu obejrza, a dwa, że... No, wiecie, prowadzić coś tak bardziej grało. Dobra, puszczamy sobie case'a. Kontur już zaczyna orać, a my zaraz przeprowadzimy sobie pod drugiego case'a tutaj z pugiem i również będziemy orali. I tak idealnie będziemy mieli 40-minutowy odcinek, myślę, że w sam raz. A w kolejnym odcinku no to już zaczniemy sobie 7 na drugą skalę. Lecę na gospodarstwo. Też tam jedzą przy tej przeorać. No, będzie takie jedno wielkie pole w przyszłości, mam nadzieję. W ogóle to zobaczymy, bo być może, że sobie coś jeszcze dobierzemy, jakąś dzierżawkę. Fajnie by było. Ale to nie wiem, zobaczymy. No już wszystko tutaj odszczepiam, tutaj pompeczka odszczepiam. Tak, to wszystko jest, wiecie, do ogarniania na tym gospodarstwie. Jak już ten cały bałagan się skończy z trawkami, z siewami, będzie wyklarowana z klasy, no to wtedy, wiecie, poustawiamy wszystko ładnie, pięknie, posprzątamy i będzie dobrze. To czemu ten tuk stał, kurde, na tym? Na sklepie. Z czym on tutaj stoi? Bo tu widziałem, że ze dwie maszyny stoją. Nie na sklepie. Jeszcze dalej stoi. To dobre, to dobre. W takim razie co on by tam robił? No i gitara się ma, znaleźliśmy puk. No nie, jest go zajebały, chciałby go pewnie sprzedać na zarobcy. Ja się dzielnie go broniłem.
Dobra, jedziemy, chociaż tam chwilę mamy porać. Żeby wiecie, co tutaj nasz pracy było w tym nagraniu, nie? Pokazał nam, że tylko się szakał popierdziela. No, to tutaj jest ciężko też tego samego dnia, weźmiemy się za pracę. Dalszą pracę polową. Ona tutaj idzie z prosto, to my sobie wrócimy na resztę. Nie daj. Trójka terenowa, jogi. Jak tam case? Jeszcze jest? Jeszcze żyje? Żyje, ona ma się dobrze, to dobrze. No i taka pałeczka ta była pod Majowicy. Na to damy pewnie jeszcze wapno. Tam jeszcze muszę nawet tamto pole wapno rozwieźć. I będzie dobrze cały. Zostaw wapna, pójdę w piździelec. Dobrze jest, moi drodzy, dobrze jest. Teraz jeszcze bym sprzedał jeden taki mniejszy, bo kupić sobie taki duży, to już w ogóle byłoby super. Ale to zobaczymy na przyszłości, jak na razie podzielamy na podlacze puszki, na te traktory i większego konia nie kupimy. A z pewnością kupimy coś tam jeszcze. Zobaczymy, może nawet jakiś większy kredyt się weźmie. To się wszystko jeszcze z czasem pokaże. Jak na razie, wiecie, wpadło mi trochę dzierżaw. Być może coś tam kupimy jeszcze. Zobaczymy, jak się sprawy będą miały. Jak na razie, no to działamy na tym, co mamy i z tego się cieszymy. Wszystko pomału się rozwija. Tak już klas będzie miał co tutaj kosić, to już na bank po prostu. Już tylko myślę nad jego wymianą, bo załamie się, nie? Jak wjedzie w te pola i zobaczy, ile jest do zbioru. A to jeszcze nie koniec. Jeszcze ma ziemi dochodzić. No, u mnie już rzepaki pomału zaczynają siać. To ja w sumie rzepak zasiałem z miesiąc temu, no to taka pszenicy zaczniemy siać. Trochę może szybciej niż wczoraj, ale wiecie. Właśnie to można jakiś zwiastun siebie pszenicy, tak się to jeszcze jest. No, może by tak było. No szybko muszę wam powiedzieć, ta oreczka pójdzie. Tu już ten klin skończyłem, to teraz można powiedzieć, wszystko wychodzi na prostą. Zobaczymy, czy tamten pług nie case nie będzie orał szybciej tamtym pługiem. Bo tak dziwnie mu to idzie. No nie, ma taką samą prędkość. No ale na spokojnie do godziny 12. Mam nadzieję, że się z tym pługiem wyrobimy, rozsiejemy wapna. I na wieczór bierzemy się za siewy, pszenicy, pługi, brzmienia. Wszystko, że tak powiem, pomału trzeba ruszyć do przodu. No i mam nadzieję, że szybko to ogarniemy. I że się ze wszystkim na czas wyrobimy, bo bym chciał to jeszcze tego drugiego dnia jesieni wszystko pogarniać. Ewentualnie te ostatnie orki zostawić sobie na koniec jesieni, a to już i tak poza odcinkiem. Bo już na odcinku mi się w to oranie nie chce bawić i tak już macie, można powiedzieć, jakiś tam mały przedsmak tego orania. Będzie jeszcze orka na tej serii. Będzie na pewno i raz. Na dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się podobał, stawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Wbijajcie na grupę Bonemakery Farminga, na moje pozostałe odcinki.
No i proszę Was o tego lajka i subskrypcję, bo to jest dla mnie najważniejsze. I do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, na razie. Cześć.